Słuchajcie, chcę wam powiedzieć. Chcę wam opowiedzieć o Bogu, który zmienił moje życie. Chcę wam powiedzieć o Bogu, którego poznałam osobiście. Wiecie co, ja słyszałam o Bogu. Dlatego, że urodziłam się w rodzinie katolickiej, pewnie jak większość ludzi tutaj. I ja miałam jakieś tam teoretyczne pojęcie na temat Boga. Ja wiedziałam, że jest jakiś Bóg, jest twórca nieba i ziemi. Ale byłam przekonana, że On nie jest zainteresowany ludzkim życiem. Że On sobie tam gdzieś jest, ale na tym się to kończy tak naprawdę ta cała historia. Wiecie co? Ale Bóg jest Bogiem, który jest zainteresowany człowiekiem. Ja przez wiele lat myślałam, że ja muszę coś zrobić, żeby zasłużyć na Jego miłość. Ja myślałam, że ja chodząc do kościoła, wypełniając te wszystkie rytuały religijne, że w jakiś sposób moja droga do Boga się skurczy. Ja polegałam na własnych uczynkach. Tak byłam nauczona. Pewnie jak większość z was. Klepałam zdrowaśki, różańce. Chciałam mogę zostać zakonnicą. Bo myślałam, że w ten sposób ta moja relacja z Bogiem będzie głębsza. Bo wiedziałam, że On jest, ale Jego nigdy nie znałam. I myślałam, że są tylko coś wybrani ludzie, którzy mogą Go poznać. Że ten szczególny Bóg jest tylko dla szczególnych ludzi. Ale chcę wam ci powiedzieć dzisiaj, że Bóg jest Bogiem zainteresowany relacją z tobą. Bóg jest zainteresowany relacją właśnie z tobą. I ty nic nie musisz zrobić, dlatego że 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty zrobił dla ciebie wszystko, abyś mógł mieć relację z Nim. Wiecie? Bóg stworzył nas do relacji ze sobą samym. Nie do tego, żebyś klepał jakieś zdrowaśki. Nie do tego, żebyś klęczał na kolanach do Częstochowy. On stworzył cię do relacji z Nim. On jest zainteresowany żywą relacją z tobą. On kiedy cię tworzył, myślał o tobie. On myślał o relacji z tobą. O przyjaźni. Wiecie co? Bóg jest Bogiem, który kocha ciebie bezwarunkowo. Ale to przez grzech ta relacja została zerwana. Przez grzech Adama i Ewy, przez jej zależność, każdy z nas poszedł własną drogą. I przez wieki ludzkość próbowała na własne sposoby, tak jak ja, próbować odbudować tą relację. I wyszły w różne systemy religijne, filozoficzne. Ale chcę ci powiedzieć, że nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I On zmienił moje życie. Wiecie, ja Jego szukałam. Jego szukałam i doszłam do takiego miejsca. Szukałam Go w kościele, szukałam Go w religii, szukałam Go w innych miejscach. Tam Go nie znalazłam. Ale kiedy któregoś dnia zawołałam z głębi serca, powiedziałam: Jezu, jeśli Ty naprawdę jesteś, jeśli możesz zmienić coś z moim życiem, bo jestem kompletnie rozbita, bo żyłam w kompleksach i w takim poniżeniu, że uważałam, że mnie nie da się kochać. I myślałam, że Bóg też nie jest w stanie mnie kochać, bo ja nie kochałam siebie samej. Ale kiedy wtedy zawołałam z głębi serca: Boże, jeśli Ty istniejesz, Jezu, jeśli możesz zmienić moje życie, to przebacz mi moje grzechy, przyjdź i zrób coś. I wiecie co? W tym momencie narodziłam się na nowo, dlatego że Bóg usłyszał moją modlitwę i On słyszy Twoje wołanie. Nie potrzebujesz do tego żadnych pośredników, nie potrzebujesz do tego kościoła. Jedynie co potrzebujesz, to tego, żeby teraz stanąć szczerze z Bogiem twarzą w twarzy, powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. On zmienił moje życie, wiecie? Ja jestem zupełnie inną osobą. Ja żyłam w lękach. Bałam się ludzi. Nie stanęłabym tutaj nigdy w życiu. Nie opowiedziałabym swojej historii. Ale dzisiaj mam tą odwagę, żeby powiedzieć wam o tym, że Bóg mnie kocha i On kocha Ciebie, ale nie inaczej jak w Chrystusie. I 2000 lat temu na krzyżu Golgoty wykonało się doskonałe dzieło zbawienia. Przyszedł ratunek dla ludzkości. Dzisiaj możesz być zdrowy i wolny. Dzisiaj nie musisz żyć w grzechach, w poniżeniu. Nie musisz czuć się samotnym, nie musisz być w depresji. Możesz być kompletnie odmieniony. Możesz być bezpieczny, możesz być kochany. To zapewnił Jezus na krzyżu Golgoty 2000 lat temu i to nie jest ściema. Tego, że On zmartwychwstał i On żyje, On jest Królem. Ja dzisiaj korzystam z tej Jego łaski. I dzisiaj stoję tutaj przed wami powiedzieć o tym, że Bóg jest zainteresowany relacją właśnie z tobą. Pytanie, czy ty jesteś zainteresowany relacją z Nim? Bo On ze swojej strony zrobił już wszystko dla ciebie. Łatwiej się nie da. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wykonał wszystko dla ciebie. Jego miłość jest bezwarunkowa. Jego miłość jest tak wielka, że On dał się przybić na krzyż. Dał się przybić na krzyżu dla ciebie.
Czy chcesz poznać dzisiaj Jego miłość? Czy chcesz dzisiaj doświadczyć nieba w swoim życiu? To jest bardzo proste. To jest najważniejsza decyzja, jaką masz do podjęcia w swoim życiu. Czy chcesz poznać Boga? Realnie. Czy znasz Go tylko z teorii? Czy znasz Go tylko z jakichś opowieści? Może ksiądz coś opowiadał, może coś ludzie. Ale Bóg dzisiaj Cię zaprasza do relacji z Nim osobiście. Możesz Go poznać jako Twojego Boga, jako Twojego Zbawiciela, tego, który ratuje, jako Twojego przyjaciela, jako Twojego lekarza. Ja tego doświadczyłam i tego doświadczam każdego dnia. Mój Bóg mnie leczy. Leczy mnie fizycznie, leczy mnie psychicznie. On zapewnia mój dobrobyt. On zapewnia to, że czuję się bezpieczna. Że nie muszę bać się kolejnego dnia. Że nie wstaję z lękiem. Nie kładę się spać drżąc o kolejny dzień. To Bóg daje mi odwagę i zwycięstwo. To Bóg każdego dnia zachęca mnie do tego, abym szła do przodu. I On ma to samo dla Ciebie. On dzisiaj może wypełnić Twoje życie, tą pustkę, którą masz w sobie, którą próbujesz zapełnić różnymi rzeczami, różnymi relacjami. Ale chcę Ci powiedzieć, że to miejsce jest dedykowane dla Boga. Że prawdziwa miłość pochodzi z krzyża. I ta miłość ma na imię Jezus Chrystus. Zachęcam Cię dzisiaj do relacji z Nim. Zachęcam Cię do tego, żebyś dzisiaj się nad tym zastanowił, co tutaj mówię. Przemyśl to. Amen.